I chciałbym dzisiaj zrobić taką powtórkę, ale na podstawie, może nie będę znowu przechodzić przez rozdział po rozdziale, ale na podstawie tego obrazu, który gdzieś cały czas nam towarzyszy i który chcę rozwijać. Dzisiaj może nie pójdę jakoś dalej z tym obrazem, ale przy okazji przypomnę, a też będę się dzisiaj nim posługiwać. Więc chciałbym tylko tak po prostu przypomnieć właśnie tym obrazem, nie więcej przez co już zdążyliśmy przejść przez nasze trzy rozdziały. I mówiliśmy na pewno o tym, że, że jakby wszyscy zgrzeszyliśmy, nie? Nie wiem, czy pamiętacie mieliśmy pewien cel. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę grzech to jest chybienie celu, tak? I czyli po prostu no, nie trafienie sobie do, powiedzmy tak, żeśmy sobie tutaj obrazowo postawili jakiś słoik, mieliśmy coś, czym mieliśmy trafić do celu, więc obrazowo mówiąc po prostu grzechem było to, że po prostu teraz ja bym nie trafił do tego słoiczka, tylko trafiłbym gdziekolwiek indziej, tak? To oczywiście obrazowo rzecz ujmując. więc grzech to chybienie celu i mówiliśmy sobie później o tym, że tak naprawdę cały świat od momentu, kiedy zgrzeszył Adam z Ewą, kiedy jakby odeszli od Bożej, Bożego zamiaru, od Bożej, Bożego planu, nakazu i pomysłu, kiedy jakby sprzeciwili się temu wszystkiemu i wiecie, zgrzeszyli, to wiecie, cała ludzkość tak naprawdę, każdy człowiek jest, nie tylko jakby nie trafił, ale tak naprawdę jest zupełnie odwrócony, czyli mówiliśmy o tej grzesznej naturze. Czyli tak naprawdę ta grzeszna natura to jest tak jakby odwrócenie nas zupełnie od celu, od miejsca, do którego powinniśmy, do którego powinniśmy trafić. Tak? Czyli że skoro grzech to jest po prostu chybienie, po prostu trafienie do słoja w tym obrazie, tak? yy, yy, grzeszna natura to po prostu tak jakby ktoś, tą osobę, która rzuca, odwrócił o 180 stopni i po prostu zabrała jakąkolwiek możliwość trafienia. Do celu. Nie? To jest właśnie obrazowo, rzecz ujmując nasza grzeczna natura, i nasze miejsce, w którym być może. Yy, tak, być może tak naprawdę znajduje się każdy człowiek, który się narodził na Ziemi. I później mówiliśmy troszeczkę o tym, yy, czym jest prawo w tym wszystkim. A więc yy, kiedy mamy człowieka, który jest zupełnie odwrócony, i może sobie rzucać, może się starać. Może robić co w jego mocy, żeby trafić, ale tak naprawdę nie ma najmniejszej możliwości, żeby w jakikolwiek sposób trafić do celu. Ze względu na to, że jest zupełnie odwrócony od tego celu. Ale on może to robić zupełnie nieświadomie, tak? Może to robić po prostu rzucając i nawet tworząc swoje własne cele, patrząc na coś, co jest przed nim i żyjąc dlatego do czego trafia i do czego próbuje trafić, tak? Ale powiedzieliśmy sobie, że jest coś takiego jak prawo. Apostoł Paweł sporo o nim mówił które zostało dane narodowi izraelskiemu. I to prawo, powiedzieliśmy sobie, jest pewnego rodzaju po prostu informacją. Czyli ta osoba, która tutaj stoi, kiedy to, to, to prawo jest jakby tą informacją dla niego, w którym miejscu jesteś. Czyli jeżeli jest jakaś osoba, która stoi i sobie rzuca, to nagle ktoś do niej przychodzi i mówi cześć, ale jest pewna sprawa, bo ty rzucasz tam, a cel jest tam. I jakby prawo przyszło po to i zostało dane po to, żeby każdy człowiek, który zostanie z nim skonfrontowany, zrozumiał miejsce, w którym jest, aby zrozumiał y, swoją beznadziejną sytuację, aby zrozumiał y, to, że tak naprawdę wszystkie jego starania, wszystko, co może zrobić i w jakikolwiek sposób się zachować i osiągnąć, jest zupełnie przeciwne z tym, do czego powinien zmierzyć. I to prawo daje pewnego rodzaju konsekwencje tego zachowania, tego, tego rzucania w drugą stronę. Tak? Mówiliśmy o sprawiedliwym Bożym Sądzie tak? i o tym, jaka jest Boża sprawiedliwość i tak naprawdę, że zapłatą za grzech jest śmierć. I każdy jeden najmniejszy grzech tak naprawdę ma tą samą cenę i tą samą konsekwencję. Więc mówiliśmy też o tym, że niezależnie od tego, czy ktoś rzuci raz, czy ktoś rzuci setki razy na minutę, gdzie konsekwencją każdego grzechu jest śmierć. Konsekwencją tego, że jesteśmy narodzeni w grzesznej naturze, jest śmierć. Śmierć każdej osoby, która została zrodzona w takiej naturze. Więc mówiliśmy trochę o tym, i mówiliśmy przede wszystkim też o tym, że często pojawiają się ludzie właśnie w kościele, a gdzieś tam apostoł Paweł dotykał się problemu tego kościoła w, w liście do Rzymian, a więc dotykał się problemu pewnego rodzaju oceniania, komentowania czy potępiania innych osób w tamtym kościele. Jakby właśnie na podstawie tego, co teraz mówiłem, jakby co tak próbuję pokazać, yy, to jakby apostoł Paweł trochę próbuje pokazać, że tak naprawdę Żyd, który no mówiliśmy o tym sporo, nie chcę tutaj też tego wszystkiego tak odświeżać, nie? ale Żyd, który tak naprawdę yy, otrzymał prawo i żył często według takich schematów, według pewnej zasady chrześcijaństwa itd., itd. i który ocenia postępowanie tych Greków z tamtego kościoła, inaczej mówiąc oczywiście, nie? Pogan czy jakkolwiek to nazwiemy, a tak naprawdę to Rzymian, oceniając ich zachowanie, ich postawę, bo w pewien sposób być może nie dorastali do tego, w jaki sposób zachowali, zachowali się Żydzi względem prawa czy względem zasad jakichś które były w tamtych czasach, jakichś norm i tak dalej, i tak dalej, jakiegoś postępowania. I apostoł Paweł mówi, co za różnica. I tak naprawdę dotyka się trochę tych Żydów. Dlaczego oceniasz tą drugą osobę, która stoi tak naprawdę obok ciebie, skierowana w tą samą stronę i oboje tak naprawdę, niezależnie od tego, jakiej częstotliwości i w jaki sposób się zachowujecie i żyjecie, macie tą samą, tą samą wyrok, tą samą konsekwencję swojego zachowania. Nie? Więc gdzieś tam wchodziliśmy w takie tematy bardzo takie mm, mocne. Myślę, że apostoł Paweł bardzo długo rozwodził się i gdzieś tam dotykał właśnie, tam praktycznie cały rozdział poświęcił na to, kiedy właśnie dotykał się tematu oceniania, potępiania w kościele i tak dalej, i, tak, dalej. I w zeszłym w zeszłym tygodniu, tak I w zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie troszeczkę o tym, że mówiliśmy też o tym prawie, że, że to jest jakby informacja dla każdego z nas, że prawo pełni pewną funkcję taką informacyjną, Yy, zmierza nas trochę z tym, gdzie jesteśmy, w jakiej jesteśmy rzeczywistości, jakie są nasze realia, pokazuje naszą przepaść między nami a tym, gdzie jest nasz cel, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówiliśmy sobie też o tym, że prawo wcale nie jest złe. Mówiliśmy sobie o tym, że tak naprawdę prawo to jest pewnego rodzaju zamiar Bożego Serca, to jest coś, co pochodzi z Boga. To jest coś, co Bóg dał i co pokazuje Boży charakter, co bo, pokazuje Bożą harmonię. I to, o czym mówiliśmy też na samym początku, kiedy mówiliśmy właśnie o Bogu jako o kimś, kto, kto stworzył ten świat, kto stworzył go cudownie, kto stworzył go pięknie, kto stworzył to, go wspaniale, z pewną harmonią, z pewnym zachowaniem wszelkich zasad, które świetnie funkcjonują na tym świecie. a w, do, co do których myśmy się sprzeciwili jakby i żyjemy w zupełnej przeci, przeciwności, zupełnej opozycji do tego, co Pan Bóg zaplanował, tak? Ale prawo właśnie wychodzi z tej Bożej harmonii, z tego Bożego serca i z Bożej, z Bożej postawy, z, Bożego, z Bożych zamiarów, tak? Więc o tym sobie mówiliśmy, że jest ta informacja, która po prostu dzięki tej informacji my tak naprawdę możemy zobaczyć, że potrzebujemy pomocy, tak? Możemy zobaczyć, że jesteśmy w miejscu ciężkim, że jesteśmy w miejscu trudnym, że jesteśmy w miejscu beznadziejnym. I dzięki temu możemy chcieć i pragnąć czegoś w swoim życiu. No i potem mówiliśmy właśnie o tym, że Pan Jezus Chrystus był zrodzony z ducha, tak? I dzięki temu nie miał tych grzesznych konsekwencji nad sobą, i w cudowny sposób potwierdzony przez prawo, stał się osobą, która. Można powiedzieć obrazowo trafiła do tego słoiczka, tak? Swoim życiem i swoim postępowaniem, i wszystkim, co zrobiła. I dzięki temu, że tak zrobiła, dzięki temu, że my możemy inaczej trafiła i tak naprawdę stała się ofiarą, stała się, była osobą sprawiedliwą, tak? By, była osobą sprawiedliwą, była osobą doskonałą, trafiła do celu. Ale tak naprawdę umierając zabrała wszelkie konsekwencje wszystkich naszych rzutów i całego naszego bycia przeciwnym do Boga, tak? Mówiliśmy o tym troszkę. Jeszcze nie dużo, bo do tych fragmentów tak naprawdę dopiero będziemy bardzo mocno jeszcze wchodzić, dlatego też jeszcze nie rozwijamy jakoś głęboko tych, tych myśli. Ale na podstawie tego, że Pan Jezus umarł właśnie za wszystkie nasze konsekwencje, ale też z stał, w każdym człowieku, który uwierzy w Jezusa Chrystusa i który rzuca sobie tą piłeczką gdzieś tam w tamtą stronę cały czas i totalnie nie trafia, tak? W każdym tym człowieku, który uwierzy, może narodzić się Boży Duch, który jest zrodzony z duchowej rzeczywistości, tak? I który jest w, każdym, w każdej osobie, która uwierzy w Jezusa Chrystusa. I ten Duch jest zwrócony w zupełnie odwrotną stronę niż nasze, nasze ciało, niż nasze ludzkie dążenia, tak? I każdy z nas, wierząc w Jezusa Chrystusa, ma tego Ducha w sobie, który jest odzwierciedleniem tego doskonałego rzutu Pana Jezusa Chrystusa. Ale do tego wszystkiego jeszcze będziemy tak jeszcze mocniej dochodzić. Więc o tym sobie troszeczkę powiedzieliśmy, do tego żeśmy wszystkiego doszli. Myślę, czy jeszcze coś bardzo ważnego, ale myślę, że... I mówiliśmy też przede wszystkim jeszcze ostatnio bardzo dużo o tym, to tak jeszcze na sam koniec tej powtórki, że tak naprawdę nasze zbawienie, czyli to, że to jest, jakby jest na podstawie tylko i wyłącznie wiary. I dzisiaj będziemy ten temat bardzo mocno kontynuować. Tylko i wyłącznie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni, i niezależnie od tego, jak dużo ktoś rzucił, czy dalej rzuca, uczynki nie mają żadnego wpływu na nasze zbawienie, bo nasze zbawienie wypływa tylko i wyłącznie z wiary w Jezusa Chrystusa i to usprawiedliwienie mamy dzięki tej duchowej rzeczywistości, która zrodziła się w nas i która jest święta, która jest doskonała, która jest odzwierciedleniem Jezusa Chrystusa. Nie, nie, jakby nie mamy tej sprawiedliwości ze względu na tą osobę cielesną, która cały czas jest grzeszna, która cały czas jest. Można by powiedzieć, że jej perspektywa jest cały czas taka sama, tylko ze względu na tą duchową rzeczywistość, która narodziła się w każdym z nas dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i która jest doskonała, która jest sprawiedliwa, i przez którą Bóg, patrząc na nas, może powiedzieć, że jesteśmy sprawiedliwi, że jesteśmy święci, i przez którą po prostu możemy osiągnąć zbawienie, tak? Więc mówiliśmy o tym właśnie, że zbawienie jest zupełnie przez wiarę i zupełnie niezależnie od uczynków, tak? I to brzmiało aż trochę, można by było powiedzieć, kontrowersyjnie. I dzisiaj do tych kontrowersji też trochę dojdę. Bo czasami sobie później myślimy, nie? Czasem może wpaść do nas taki pomysł, że skoro niezależnie od uczynków, a tylko i wyłącznie przez wiarę, to to rób ta, co chce, ta i ciep ciepta jak tam daleko, nie? Można by było powiedzieć, że po prostu hulaj duszy opiekła nie ma, prawda? Mogą się pojawić takie myśli. Oczywiście apostoł Paweł się z tym mierzy bardzo mocno w tym liście i nie tylko dzisiaj się będziemy z tym mierzyć, ale będziemy się jeszcze z tym mierzyć w dalszych rozdziałach, kiedy apostoł Paweł bardzo konkretnie i bardzo jasno mówi o tym problemie, który czasem może przyjść komuś do głowy i bardzo potępia ten problem, który komuś przychodzi do głowy, ale do tego będziemy właśnie też trochę zmierzać. Tyle myślę, jeżeli chodzi o powtórkę. Z tego do czego udało nam się dojść, a ja chciałbym, abyśmy sobie otworzyli czwarty rozdział listu do Rzymian. Dziś myślę, że będzie trochę krócej niż zwykle, ale zawsze jak tak mówię, to tak nie jest. <grystanie> I może najpierw przeczytamy sobie pierwszych osiem wersetów. Czwarty rozdział. Moglibyśmy zapytać, co zatem osiągnął Abraham nasz praojciec według ciała. Jeśli Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, to ma powód do chluby. Jednak nie tak było między Bogiem a nim. Bo co czytamy w piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu zostało uznane za sprawiedliwość. Jeśli ktoś pracuje, nikt mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. Ona mu się należy. Kto jednak nie pracuje, lecz wierzy temu, który usprawiedliwia. Który usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się za sprawiedliwość. Tak też Dawid opisuje szczęście człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość, niezależnie od uczynków. Szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawość i których grzechy zakryto. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. Co ten fragment tak naprawdę mówi, to cały czas, jak widzicie, powtórka tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Tak naprawdę. Nie mówi nic nowego, nie, nie pokazuje jakichś nowych yy, praw, nie, nie idziemy być może jeszcze dalej. Ale apostoł Paweł to wszystko, co powiedział wcześniej, teraz w rozdziale czwartym będzie próbował odnosić do życia i do dziejów Abrahama. Dlaczego on tak robi tak naprawdę? Dlaczego on próbuje odnieść to do dziejów Abrahama? Bo wiecie, najczęstszym argumentem tych Żydów, którzy gdzieś w pewien sposób żyli, potępiali, czy oceniali, czy w jakiś sposób osądzali innych w kościele, Brał się stąd, że oni, oni pochodzą od Abrahama, to im została dana obietnica, to z ich narodem było to przymierze. Więc apostoł Paweł będzie się mierzył w tym rozdziale z taką myślą, będzie się mierzył y, z tym, że, że niekoniecznie tak, jak myślicie, tak jest. I <grych> do tego za chwileczkę też będziemy dochodzić. I mówi tutaj, jakby apostoł Paweł bardzo jasno od samego początku. O tym, o czym mówiłem też w tym obrazie, a więc, yy, że Abraham został usprawiedliwiony, z czego? Z wiary. Nie z uczynków, nie z wykonywania prawa, nie z przestrzegania zasad, ale z wiary. Wiecie, czasami można pomyśleć, i to na pewno jest Stary Testament, <grym> czy to na pewno tak było, ale do tego też dojdziemy. Bo jest napisane, bo co czytamy w piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu uznano za sprawiedliwość. I później jest taki obraz, że jeżeli ktoś pracuje na swoją zapłatę, czyli powiedzmy, że jest to porządny pracownik, tak? Jeżeli ktoś przepracuje miesiąc swojej pracy i otrzyma za to wypłatę, to to nie jest łaska, tak? To to nie jest coś, co. Yy, się mu nie należy. To nie jest coś, to nie jest tak, że on teraz przyjdzie i będzie musiał prosić szefie, no proszę. Niech się szef nade mną zlituje, niech mi szef coś da. Nie? To nie jest tak. Ja na to zapracowałem. Tak? I jakby ja Paweł do tego się odnosi. Mówi, jeżeli ktoś na coś zapracował, to tak naprawdę się mu to nie należy. E, przepraszam, to tak naprawdę się mu to należy. Ale jeżeli ktoś na coś nie zapracował, a otrzymał, to to się nazywa łaska, tak? To to się nazywa prezent, to to się nazywa coś wyjątkowego dla tej osoby, tak? Więc apostoł Paweł tutaj odnosi się do tego, że jeżeli Abraham doszedłby do sprawiedliwości dzięki uczynkom, to tak naprawdę ta, spra ta sprawiedliwość i to zbawienie i to wszystko, co, co otrzymał, tą, yy, tą obietnicę, tak naprawdę by się mu należała. Jeżeli by do tego doszedł według swojego życia, według dobrego postępowania, według postępowania według prawa, to gdzie tak naprawdę jest łaska? I po co tak naprawdę łaska, jeżeli potrafilibyśmy do czegoś dojść, jeżeli potrafilibyśmy do tego dojść, potrafilibyśmy to osiągnąć swoimi czynami? I mówi, nie tak było, nie? Mówi, doszedł do tego dzięki temu, że uwierzył w obietnicę, a więc na podstawie wiary. I wiecie, czasami można tak pomyśleć, że z tym taka pewna niesprawiedliwość, nie? Zwłaszcza jak apostoł Paweł przyrównał ten obraz, że jeżeli zapracujesz, to tak naprawdę jesteś godny, ale jeżeli nie, nie zapracujesz, to też otrzymasz, tak? Też dostaniesz. I można taką wiecie, myśl, taką tezę wyrzucić, że to jest takie trochę niesprawiedliwe. No Bo jeżeli ktoś pracuje, a ten drugi znowu nie pracuje. I ten otrzyma z łaski, to gdzie jest sprawiedliwość? Nie? Ale dobrze wiemy, że nie na tym polega Boża sprawiedliwość. Ale do tego za chwilę też dojdziemy. I później dalej ten fragment mówi: Szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawość i których grzechy zakryto. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. Widzicie, gdyby zbawienie zależało od uczynków. To czym moglibyśmy być szczęśliwi? Taka teza. No, choćbyśmy się bardzo starali w swoim życiu, to pamiętajmy, że jesteśmy zupełnie ludźmi niedoskonałymi, tak? Że mamy swoje wady i nawet jakbyśmy byli już tacy prawie wzorowi, to wciąż jest ta niepewność, że kiedyś mogę się potknąć, tak? Że kiedyś mogę nawalić. A więc to daje pewnego rodzaju niepewność, i to nigdy nie da prawdziwego szczęścia. A apostoł Paweł pisze: Szczęśliwi, a tak naprawdę Dawid tutaj pisze: tak? Szczęśliwi. Więc jeżeli zbawienie byłoby na podstawie uczynków, to tak naprawdę nigdy nie moglibyśmy być szczęśliwi. Zawsze byłaby ta myśl wewnątrz nas: czy ja na pewno dam radę? Czy uda mi się? Dotrwać z tym, czym trwam być może już od jakiegoś czasu, w swojej jakiejś tam doskonałości, w swojej jakimś tam dążeniu do celu, tak? Sprawiedliwego. Ale to ciągle daje tą niepewność. To ciągle daje taką, taki trochę strach wewnętrzny. A co jeśli? To nie ma nic wspólnego z prawdziwym szczęściem. Bo nigdy nie bylibyśmy tak naprawdę pewni siebie. Nie moglibyśmy być pewni naprawdę siebie. Bo pamiętajmy, że po prostu jesteśmy... Kr... To słowo jest trudne. Kr... Krusi? Kr... Nieważne. Krusi. Czasem można sobie na polskim języku złamać język. No trudno. I wiecie, jaki jest problem w tym? Bo apostoł Paweł, tak naprawdę Dawid mówi, że szczęśliwi, tak? Którym Bóg nie przypisze grzechu. Szczęśliwi. I wiecie, my mamy to szczęście, że tak naprawdę nie musimy robić tego z uczynków, tylko z łaski, tak? Otrzymać z łaski i mieć tą pewność i mieć tą zapewnienie, bo jest, jest tylko jedna podstawa i to jest podstawa wiary w twoim życiu, niezależnie od uczynków, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego wszystkiego, co wydarzy się w twoim życiu, ale na podstawie wiary. I to daje nam to szczęście, to daje nam tą radość. I to właśnie to szczęście, o którym mówi Dawid. I problem się pojawia w takim momencie, że często my okradamy siebie z tego szczęścia. Okradamy siebie z tego pokoju. Często zapominając o tym, że to usprawiedliwienie i to zbawienie jest z łaski, potrafimy zagmatwać się w swoich uczynkach, w swoich dążeniach. I odebrać sobie szczęście, odebrać sobie pokój, odebrać sobie radość. I mówię tu przede wszystkim teraz o siebie i odnosząc się do świadectwa z zeszłego tygodnia, o którym wam mówiłem. Bo wiecie, bo pamiętam siebie jako osobę, która nie umiała się odnaleźć w swoim życiu, będąc chrześcijaninem, chodząc do kościoła, szukając, szukając Boga, ciągle czułem pewnego rodzaju potępienie, ciągle czułem strach. Nie miałem pojęcia, co znaczy prawdziwe szczęście. Ciągle czułem pewien strach przed tym, czy ja sobie poradzę, strach, czy to postanowienie, w którym żyję, aby w końcu się, na przykład, sobie z czymś w życiu poradzić i być lepszym chrześcijaninem, czy ja sobie, czy ja z nim będę potrafił się utrzymać, czy ja będę potrafił w nim stać, a co, jeśli nie? I to zabierało mi szczęście. To zabierało mi radość, to zabierało mi pokój, to zabierało mi wszystko, co tak naprawdę Bóg dał każdemu z nas. Już Dawid w Starym Testamencie mówi o prawdziwym szczęściu i mówi o tym, że możemy być szczęśliwi. Tak? A więc szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawości i których grzechy zakryto. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. Ale wiecie, czasami może być też tak. Że potrafimy z tego szczęścia okraść innych ludzi. I to myślę, że jest bardzo straszne, bardzo niedobre, co może pojawić się w każdym z nas. Bo czasem, niestety, jest tak, jak ci Żydzi, o których mówiliśmy już jakiś czas temu przyzwyczajeni, obyci, można powiedzieć, w pewien sposób zakorzenieni. I często właśnie. Tracący przez ten pryzmat czasu, przez ten pryzmat doświadczeń, ale będący dalej w kościele, ale tracący w pewien sposób wiarę, tą taką wiarę, nie jako słowo odnoszące się do uczynków, ale wiarę, czyli wewnętrzną zaufanie, wewnętrzną pewność. I często, będąc w takim miejscu, potrafimy przyjść, i być może kogoś, kto będzie nową osobą w kościele, albo ktoś, kto będzie budował swoje życie duchowe i będzie szukał tego szczęścia, to potrafimy często go niestety z tego okreść, Przypominając mu o zasadach i o Bożym prawie, albo dotykając się rzeczy, z którymi on sobie nie radzi. Może przyjść taka osoba, która będzie potrzebować znaleźć szczęście w Jezusie Chrystusie. A my na podstawie prawa możemy znieść na taką osobę nieszczęście i pewnego rodzaju potępienie, przypominając mu o tym, jak wiele mu jeszcze brakuje, przypominając mu o tym, w czym uchybił. Czasem przypadkiem możemy na kogoś zrzucić po prostu pewien niepokój do serca. Więc tak bardzo ważne jest to, o czym się też mówiło u nas w kościele jakiś czas temu bardzo dużo na temat pewnego rodzaju kultury łaski. Nie? A więc przyjęciu każdego człowieka w kościele, a więc zrozumieniu tego, że każdy z nas, niezależnie od uczynków, niezależnie od okoliczności, ma zbawienie tylko i wyłącznie przez wiarę. Niezależnie, jak on dzisiaj wygląda w kościele, niezależnie, jak on dzisiaj być może się jeszcze zachowuje. Jego zbawienie pochodzi przez wiarę, a nie przez to, co dzisiaj robi. Więc przychodząc i oceniając i osądzając taką osobę, możemy zrzucić to, co ja miałem też w sobie przez wiele lat w swoim życiu czyli pewnego rodzaju osąd. Sam siebie potępiałem i sam siebie osądzałem. Na podstawie tego, co myślałem, na podstawie tego, w co w pewien sposób wierzyłem, co dostrzegałem, do czego dążyłem. A chciałem być coraz lepszy, więc dążyłem do coraz lepszych rzeczy, do coraz większych, tylko. To nie, to nie o to chodzi. To nie w tym był cel. Więc bardzo ważne jest to, abyśmy byli szczęśliwi naprawdę, ale abyśmy też tego szczęścia nie zabierali tym, którzy po nie przyjdą, którzy pojawią się i będą szukać szczęścia, i oby znaleźli szczęście w Jezusie Chrystusie, a nie nieszczęście w swoich własnych możliwościach. Bo to jest mega ważne. Dlatego apostoł Paweł, tak naprawdę przez zeszły fragment i teraz ten, bardzo wyrazisty sposób mówi na temat tych uczynków. Jakby nie, nie ubierając tego w jakieś łagodne słowa, ale mówi zupełnie niezależnie. Niezależnie od tego, co robisz, tak? Jakby pokazuje to w bardzo wyrazisty sposób. Bo to jest tak ważne, zwłaszcza dla tego kościoła, gdzie ta ocena, to być może pewnego rodzaju potępianie, to pewnego rodzaju, wiecie, wypominanie sobie, może czasami zabrać temu kościołowi perspektywę Jezusa Chrystusa. A przynieść perspektywę zupełnie nieważną na podstawie prawa. Apostoł Paweł w wyrazisty sposób pokazuje to, tak naprawdę, że prawo zostało już wypełnione przez jedną osobę. Przez Jezusa Chrystusa. Taki obraz mi gdzieś chodzi po głowie, żeby trochę zrozumieć te myśli, które czasami nam przychodzą, kiedy mówimy o tym, że zbawienie jest na podstawie wiary i nie ma żadnego wpływu na uczynki. Kilka mam takich obrazów, i żaden z nich nie jest idealny, ale chcę Wam dzisiaj pokazać trochę różnicę postaw. Ok? Więc. Pierwszy takie myśl i to będzie takie bardziej. Myślę, że nie wszyscy mogą ją zrozumieć, ale to jest tak po mojemu, bo ja bardzo lubię piłkę nożną. Nie? No właśnie, chciałem powiedzieć, że dzisiaj grają, tak? Ale to, o czym chcę powiedzieć, to o kipicowaniu. Nie? Co będzie taka zupełnie świecki przykład pewnego rodzaju wiary, który może pojawić się w człowieku. I teraz wyobraźcie sobie, Grupę kibiców, która będzie kibicować reprezentacji Polski, powiedzmy, tak? I może być grupa osób, która będzie miała wiarę, tak? W to, że polska reprezentacja osiągnie dobry wynik, że polska reprezentacja będzie się rozwijać, że polska reprezentacja będzie grać coraz lepiej, że polska reprezentacja awansuje na jakieś mistrzostwa, tak? A może być grupa kibiców, która tak naprawdę jest kibicem ze względu na swoje pochodzenie, ale już dawno wiarę straciła, tak? I ja się im nie dziwię, żeby była jasność, tak? Którzy już dawno wiarę stracili w możliwości, już wiele razy mieli nadzieję i ją utracili, już wiele razy było nowe otwarcie i nigdy się nic nie otworzyło, tak? I może być taka grupa, która jest przypisana do tej reprezentacji Polski ze względu na chociażby pochodzenie. I ze względu na to, na jakąś sympatię do sportu tego, tak? Więc jestem Polakiem, lubię piłkę nożną, no to przy okazji muszę kibicować reprezentacji Polski, tak? I mogą być takie dwie grupy, tak? Więc kibic, który jakby jest z pasją, walczy, chce, pragnie i ciągle ma tą wiarę, to być może ci młodzi, którzy jeszcze nie, nie, nie tyle naoglądali się tych mistrzostw i różnych wydarzeń, związanych z piłką nożną, tak? Którzy jeszcze gdzieś tam mają tą nadzieję. I teraz pomyślcie sobie, jaka jest różnica. Ja wam powiem, jaka jest różnica. Nawet na internecie widać. Otwórzcie sobie komentarze po polskim przegranym meczu, nie? <laughs> Albo przed polskim meczem jakimś, gdzieś na jakimś poście, który gdzieś tam ktoś wrzuci. O, na przykład post odnośnie składów, jakie będą na najbliższym meczu, tak? Wiecie, tam widać dwie grupy. Tam widać grupę, którzy patrzą, analizują i widzą perspektywę i są ci ludzie, którzy widzą wiarę. Którzy mają wiarę w, tych, w tę reprezentację, którzy mają wiarę w tych piłkarzy, którzy mają wiarę dzisiaj w dobry wynik, tak? I oni będą analizować, oni będą szukać szans, będą szukać możliwości. Owszem, będą widzieć pewne niedociągnięcia, ale mają wiarę. Mają takie coś, takie, wiecie, takie pragnienie. I to ta postawa jest zupełnie inna niż tej drugiej grupy. I tej grupy jest mnóstwo w internecie dzisiaj. Gdzie jest oho, będzie laga na Robercika. Ten, kto ogląda, ten pewnie wie, o co chodzi, nie? I, I wiele innych komentarzy typu, ale on jest słaby, ale to jest cienki Bolek. Z taką reprezentacją to my możemy zagrać z tymi i z tymi, i raczej tam nie są wymienione jakieś dobre reprezentacje i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to pokazuje pewną różnicę, kiedy jest wiara i kiedy tej wiary nie ma. Tak? Może drugi przykład, może już bardziej dla wszystkich. Wyobraźcie sobie taką sytuację w jakiejś firmie, w jakiejś pracy, kiedy przychodzi szef i mówi tak, dla osoby zaangażowanej w tym miesiącu. Ciężko pracującej, tak jak zawsze, ale po prostu, yy, która będzie chciała, która będzie się, będzie, będzie się starała, w której wyniki będą dobre, tak, będzie a, awans, tak? awansuje na jakieś wyższe stanowisko. I mówi to na przykład do grupy 10 osób. I z tych 10 osób, i nie mówi kto, tylko po prostu mówi, że ktoś z Was dostanie awans za miesiąc, chciałbym zobaczyć, jak się bardzo postaracie. tak? I wiecie, ktoś, kto pracował już w tej firmie 10 lat, ja takich tekstów już słyszał i być może już się kilka razy starał, <grych> i zawsze się tam nie udało, i tak dalej, i tak dalej. I podejdzie do tego już z takim totalnym podejściem: fajnie, może ktoś awansuje, nie? Ale może być tam ktoś, kto weźmie to naprawdę serio, tak? I który będzie wierzył w ten awans, będzie wierzył w to, co powiedział ten szef, że ktoś z nich dostanie ten awans i będzie wierzył, że on to może zrobić, tak? Że on może awansować. Jakie będzie różnica postawy tych dwóch osób. Ta osoba, która będzie w to wierzyć, ta będzie się starać, ta będzie robić wszystko dobrze, należycie, no będzie patrzeć, będzie się kontrolować. Będzie być może czasem robić trochę więcej. Wiecie, taki typowy podliz, nie? Żeby, żeby, se, żeby się tutaj, wiecie, o, o coś osiągnąć, tak? A ta druga osoba to może być taką osobą, która już totalnie to oleje. Będzie robić swoje obowiązki. Ale będzie je po prostu tak robić, bo i tak wie, że na ogół przez 10 lat się to mu nie udało, więc na ogół za miesiąc będzie tak samo, tak? I nie chodzi mi teraz o to, żebyśmy ten obraz odzwierciedlali do tego, o czym my mówimy. Chodzi mi po prostu o różnicę postaw Że wiara zmienia coś w naszym życiu. I dlatego apostoł Paweł trochę się dziwi, a trochę się zastanawia i trochę tym myślom się sprzeciwia, kiedy jakby odnosi się do takich myśli, że skoro zbawienie jest z łaski na podstawie wiary, to możemy robić co chcemy. To jakby apostoł Paweł trochę w ten sposób będzie nam tłumaczyć i pokazywać, że jeżeli na podstawie wiary zostałeś zbawiony, to znaczy, że coś masz w sobie, że jest w tobie wiara, która będzie zmieniać twoje. Patrzenie, pragnienia i twoje życie. tak? Dlatego dziwi się tym myślom i zastanawia się, skąd one się wzięły. Tak? O tym będziemy jeszcze czytać. Ale chciałem się do tego odnieść, bo wiem, że takie myśli mogą się nam gdzieś pojawiać, kiedy się ciągle mówi i mówi i mówi na okrągło o tym, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków i niezależnie zupełnie od, od wszystkich uczynków. Tak? Więc to trzeba dobrze zrozumieć i trzeba na to spojrzeć po prostu w sposób przez wiarę. Przez to, co mamy w swoim sercu i co ona zmienia w naszym życiu, tak? Więc to jest mega ważne. Więc teraz chciałbym przeczytać kolej, dalsze fragmenty, od 9 do 25, czyli już do końca tak naprawdę. Czy to szczęście ma być udziałem tylko obrzezanych? Co z nieobrzezanymi? Przyjrzyjmy się temu. Kiedy czytamy, że wiarę uznano Abrahamowi za sprawiedliwość, to pojawia się pytanie, w jakich okolicznościach się to dokonało? Czy był on wówczas obrzezany, czy nie? Otóż nie był obrzezany, był nieobrzezany. Znak obrzezania otrzymał jako pieczęć usprawiedliwiającej wiary tej wiary, którą miał przed, oblicza, przed obrzezaniem. W ten sposób stał się on ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych, aby im również wiarę uznano za sprawiedliwość. I obrzezanych, tych jednak, którzy obok obrzezania występują również na drogę wiary naszego ojca Abrahama. Wiary, którą miał jeszcze przed obrzezaniem. Zauważmy, że to nie za pośrednictwem prawa Abraham wraz z potomstwem otrzymał obietnicę, że będzie dziedzicem świata. Stało się to za pośrednictwem, za pośrednictwem usprawiedliwiającej wiary. Jeśli dziedzicami są ci, którzy trzymają się prawa, to wiara traci znaczenie a obietnica swą treść. Prawo bowiem sprowadza gniew, a tam, gdzie nie ma prawa, nie ma wykroczenia. Obietnica natomiast dlatego, dlatego została uwarunkowana wiarą, aby udział w niej był sprawą łaski. Została także dana w taki sposób, po to, aby dostarczyła całego, dostarczyła całego potomstwa. Przepraszam, aby dotyczyła całego potomstwa, czyli nie tylko tych, którzy trzymają się prawa, ale i tych, którzy podążają śladami wiary Abrahama, ojca nas wszystkich. Zgodnie ze słowami: Ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów. Czyniąc, czynią to natomiast przed obliczem tego, któremu on uwierzył Boga, który ożywia umarłych. I to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew beznadziei, mając nadzieję, uwierzył. Aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z zapowiedzią takie będzie Twoje potomstwo. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało jest około stuletniego mężczyzny. Jest już martwe, podobnie jak martwe jest łono Sary. Nie zwątpił on w, nie, w niewierze. W obie, nie zwątpił on w niewierze, w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc, również, ma moc również spełnić. Właśnie dlatego uznano mu to za sprawiedliwość. Nie czytamy przy tym, że uznano mu tylko ze względu na Niego. Stało się to również ze względu na nas. Nam ma to być uznane wierzą, wierzącym w tego, który wzbudził z martwych Jezusa naszego Pana, wydanego za nasze upadki i wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia. A więc apostoł Paweł na samym początku odnosi się właśnie do tego, o czym mówiłem trochę wcześniej. A więc do tego, że mogło się pojawiać i apostoł Paweł się trochę z tym, temu sprzeciwia i tego samego początku gdzieś dotyka się tych Żydów. A więc tej myśli, że no tak, ale ta obietnica od Ojca Abrahama, która tyczy się naszego narodu i tak dalej, i tak dalej. więc I, i to wszystko, co, to prawo, które przyszło dla nas i, i jakby ogólnie, że jakby to my jesteśmy tym narodem wybranym, to dla nas, przyszła do Boża obietnica, to dla nas to wszystko zostało zrobione i ta myśl, która gdzieś, że ojciec zabraham jest naszym ojcem, tak? I to, ta, to wiecie, ten przekaz, który oni mieli do, do tych wszystkich osób w tamtym kościele, w tamtym czasie. Dobra. Yy, więc ten przekaz, który, yy, który mieli do tego apostoł Paweł się tak naprawdę próbuje odnieść, pokazując w tym fragmencie, i tak naprawdę gdybyśmy sobie wrócili do, yy, do, fragmentów, yy, do fragmentu z pierwszej Księgi Mojżeszowej, i do niej, do niej sobie zaraz przejdziemy, kiedybyśmy popatrzyli na, tak naprawdę, na historię Abrahama, kiedy byśmy popatrzyli na powołanie Abrahama i na jego usprawiedliwienie z tej, z tej wiary, to zobaczylibyśmy to, to, o czym tak naprawdę pisze cały czas apostoł Paweł w tym fragmencie, że że jakby po pierwsze Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę. Do tego zaraz jeszcze będziemy też dochodzić. Ale po drugie tak naprawdę został usprawiedliwiony w momencie kiedy nie był obrzezany, tak? Kiedy był człowiekiem nieobrzezanym, kiedy był, nie było jeszcze narodu wybranego, można byłoby powiedzieć, nie było tego narodu, do którego Bóg mówi. To było w momencie, kiedy był po prostu Abraham. Był jakiś człowiek, jeden z wielu ludzi, do którego przyszedł Bóg, jeden z wielu ludzi, który uwierzył. A to, że później z tego, z, je, z niego, z jakby z, z jego osoby, został stworzony cały naród izraelski, tak? I na podstawie jego wiary, gdzieś jego wszyscy potomkowie i tak dalej, i tak dalej, tworzyli jakiś naród, to jest jakby kolejna nowa sprawa, która się wydarzyła, tak? Ale jakby apostoł Paweł tutaj mówi bardzo wyraźnie, że to nie odnosi się tylko do osób obrzezanych. Nie odnosi się to tylko do Żydów. I trochę tak mówiąc, nie obnoście się tak z tym do nich, nie? Nie, nie nie cieszcie się tak tym, że jesteście tym super narodem wybranym i to dla was wszystko się należy i to dla was wszystko się tyczy i tak dalej i tak dalej. Bo tak naprawdę Abraham w momencie kiedy uwierzył i został usprawiedliwiony, był nieobrzezany. Był z tych nieobrzezanych, nie z obrzezanych, nie? Więc jakby apostoł Paweł na tej postawie mówi, że tak naprawdę Abraham nie jest tylko ojcem obrzezanych, ale jest ojcem nieobrzezanych, jest ojcem nas wszystkich, jest ojcem wielu narodów, tak jak jest gdzieś w tej obietnicy, gdzie było mówione, zobacz, ile jest gwiazd na niebie, nie? Więc to jest jakby niezwykłe i jakby przemawiające przede wszystkim do tamtego kościoła. Bo nie wiem, czy dla nas to dzisiaj ma jakąś bardzo ważną Informacje dla nas, którzy już tak wiele lat chodzimy do kościoła i znamy podstawy wiary, nie? Być może nie musimy walczyć gdzieś z tymi myślami, ale apostoł Paweł po to to mówi, bo w tamtym kościele był duży z tym problem. Były pewne przepychanki, były pewne myśli w tym, więc dlatego apostoł Paweł odnosi się do tego i pokazuje, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość. Która być może w pewien sposób była ukryta przed Żydami, która w pewien sposób była zakryta przed nimi wszystkimi przez te wszystkie lata, ale którą apostoł Paweł trochę odkrywa dla nich wszystkich, i mówi, możecie tak myśleć, ale rzeczywistość jest trochę inna. Nie? I dla nas to jest piękne, bo tak naprawdę Abraham stał się ojcem nas wszystkich. I to ze względu na wiarę, a nie ze względu na prawo, nie ze względu na uczynki, nie ze względu na to, że stosował się do czegoś. Tak? Ale ze względu na wiarę. Możemy sobie otworzyć księgę rodzaju, tak dla potwierdzenia, jakby. Wiecie, ja miałem z tym straszny problem. Kiedy czytałem pierwszy raz tak bardzo sensownie w swoim życiu list do Rzymian, i czytałem takie fragmenty, to miałem wrażenie, że list do Rzymian jest listem, który nie ma nic wspólnego z całym Bożym Słowem. Nie? I musiałem sobie często takie rzeczy potwierdzać i szukać. Naprawdę tak było. Ja kiedyś próbowałem na siłę wyrzucić ten list Bożego Słowa, bo myślałem, że to jest jakieś nierealne, to, jest napisane. Przecież w Starym Testamencie ktoś usprawiedliwiając z wiary, no dajcie sobie spokój, nie? No, ale możemy sobie to otworzyć. Przeczytamy sobie może ten dwunasty rozdział może od pierwszego wersetu, ja nie wiem, czy podałem od pierwszego, chyba nie, przepraszam, ale może od pierwszego do trzeciego dojdziemy później do tego, co będzie wyświetlone, a najpierw przeczytamy sami w Biblii, dobra? Więc Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę a wywiodę z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzącym, ga, gardzących Tobą przeklnę I, i będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Więc aposto, apostoł, Paweł, apostoł Abraham, <noise> żeby było łatwiej, dostał obietnicę w pewnym momencie, będąc niezależną osobą, nie będąc narodzie wybranym, nie będąc narodem izraelskim, nie otrzymując wcześniej prawa, nie otrzymując wcześniej jakiegoś przykaza, nie otrzymując nic, niczego, w pewnym momencie w swoim życiu otrzymał obietnicę. Otrzymał coś, czego być może się nie spodziewał. Przede wszystkim ze względu na jego wiek, tak? Otrzymał coś, co było może trochę dziwne, trochę inne, trochę może nierealne, ale otrzymał. I miał to na podstawie czego zrobić? Bo można byłoby rzec, że, a, że Bóg mówi do Abrahama, wyjdź z tej ziemi, tak? Możesz, możemy popatrzeć na to trochę w sposób uczynkowy, tak? A więc mógł, możemy to zrozumieć w taki sposób, że Abraham, musiał wykonać pewne rzeczy, pewne zalecenia, Boże, tak? Gdzieś pójść. Coś zostawić, tak? A tak naprawdę, kiedy przeczytamy sobie 15. rozdział od 1 do 5, po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w, w widzeniu słowo takiej treści: Nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą. Twoją zapłatą będzie, twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abram odpowiedział: Wszechmocny panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bez odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mienia mojego domu będzie Elizer z Damaszku. I dodał: Nie dałeś mi potomka. Dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Wtedy usłyszał słowo pana: Nie on będzie twy, twym dziedzicem. Dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z Twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił: Spójrz ku niebu, policz gwiazdy. Jeśli zdołasz, je i jeśli zdołasz je policzyć, i oświadczył: Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. I wiecie to, co mówiłem przed chwilą. Można pomyśleć w pewien sposób, że Abraham tak naprawdę uczynkami podążał za Bogiem, tak? Bo kiedy Bóg do niego powiedział, że masz wyjść, że masz coś zrobić itd., itd., to on to zrobił. I można popatrzeć na to w ten sposób, że tak naprawdę na podstawie jego uczynków i tego, co robił, nie? w jaki sposób się zachowywał, mógł osiągnąć Boże obietnicę. Ale tak naprawdę tu jest później napisane, że Abraham uwierzył i to poczytano mu za sprawiedliwość, tak? A więc ten uczynek, który on zrobił, kiedy wyszedł, był na podstawie wiary. To był uczynek wiary. On uwierzył w słowa, które powiedział do niego Bóg. On uwierzył w to, że będzie dziedzicem, tak? On uwierzył w, to, w te wszystkie słowa obietnicy o jego potomku. On uwierzył i na tej podstawie coś czynił. Na tej podstawie wyszedł, tak? Na tej podstawie poszedł, na tej podstawie coś dalej robił. Na tej podstawie wiary, jeszcze w dalszych historiach tak naprawdę, zabrał swojego syna, tak? On wierzył, on ufał. On miał w sercu coś, co zmieniało jego postawę, jego sposób bycia, jego sposób postępowania. Nie patrzył na to, co realne, na to, co rzeczywiste wokół niego, ale patrzył na to, co Bóg, na to, kim jest Bóg, na to, jaki jest wielki, jaki jest potężny. Tak? I na podstawie tej wiary w tego Boga czynił rzeczy, które są nienormalne, które są dziwne, które nie mają. Pewnego rodzaju logiki. Tak? I na podstawie tej wiary, którą miał, jest napisane w Starym Testamencie, że został usprawiedliwiony. Na podstawie wiary, tak? Można powiedzieć tak naprawdę, że apostoł Paweł we wcześniejszym fragmencie stawia trochę na szali prawo i obietnicę. Nie wiem, czy, czy widzicie to w tamtym fragmencie, który czytaliśmy z Jejstu do Rzymian. Ale mówi na podstawie prawa, co osiągniesz? Jeśli będziesz wierzył w prawo, to co? Do czego dojdziesz? Tak? I na podstawie obietnicy, do czego dojdziesz? Jeżeli będziesz wierzył w obietnicę, to gdzie się znajdziesz? I mówi, jakby na podstawie prawa? Wiemy, co będzie, nie? Ale na podstawie obietnicy, którą każdy z nas otrzymał, możemy dostąpić zbawienia, tak? To, na co chcę zwrócić uwagę teraz, na sam koniec, tak naprawdę, dzisiaj, odnośnie właśnie Abrahama i obrocznie jego wiary, to to, że Abraham cały czas patrzył wiarą. Patrzył przez pryzmat zaufania do Boga. Patrzył przez pryzmat Bożych możliwości. Tak? Ja mam taki coś. Trochę się nie umiem teraz wysłowić, więc sobie pomogę. Co widzicie? No wiem, że daleko. może tak, przejdę. No, widzę, że opcje są duże, więc albo tak daleko to jest, albo coś jest nie tak, nie? Powiem wam, co to jest. Jeżeli popatrzymy na to w rzeczywisty sposób, z waszej perspektywy, okay, To jest to coś czarnego. Tyle mogę powiedzieć. Brzydko pokolorowany kawałek kartki na czarno. Może tak, bo nie udało mi się tak zrobić. Pięknie i, i, i zupełnie i całkowicie, tak? To jest, to jest perspektywa pewne, pewnego rodzaju. Załóżmy, że to jest pewnego rodzaju perspektywa. To jest na przykład perspektywa tego człowieka, który rzuca tą piłką w tamtą stronę. Nazwijmy to pewien rodzaj problem, tak? Bo przyszło prawo i opowiedziało temu człowiekowi o jego sytuacji, o jego miejscu, i to jest pewnego rodzaju problem. I to jest pełna perspektywa danego człowieka. Całe jego życie to problem. Problem, w którym się znajduje. Jeżeli popatrzymy na życie Abrahama, to widzimy problem. Tak? Nie mam potomka. Nie mam komu dać swoje dziedzictwo, to co, to, co posiadam. Ba, jeszcze jakiś czas temu obiecałeś mi coś, Boże, nie? Z perspektywy ludzkiej ja widzę problem. Bo Abraham nie miał możliwości nic zrobić. Tutaj nie ma nic, ani trochę jakiejkolwiek możliwości. Tu jest po prostu jeden wielki problem. I tak samo jak problemem naszym jest grzech, tak samo każdy z nas może spotkać się z wieloma problemami w swoim życiu, tak? Z wieloma sytuacjami, które po ludzku w żaden sposób są nieosiągalne. Powiem Wam coś, co dla Was wszystkich będzie mega śmieszne, nie? Ale ostatnio w pracy rozmawiałem na temat jednego bardzo poważnego problemu. I była to rozmowa mnie, 25-latka, była to rozmowa mojego kolegi obok, który ma 27 lat, i była to rozmowa jeszcze jednego kolegi, który ma 24 lata. I naszym problemem w tej rozmowie było to, że się mega starzejemy. To nie żart. Zaczęliśmy zauważać w tej rozmowie, że mamy problem, bo czas niesamowicie w naszym życiu pędzi. Patrzyliśmy wstecz i zauważyliśmy, że ostatnich pięć lat minęło po prostu jak chwila. I wiecie, widziałem ten problem w oczach tych moich kolegów, z którymi siedziałem w tym biurze, jako duży problem. Jako coś, co ich przeraża. Jako coś, z czym sobie w pewien sposób nie radzą. I każdy z nas może mieć mega dużo różnych problemów z czymś, z czym sobie w ogóle w jakiś sposób możemy nie radzić. I może to być to, że nasze lata lecą, tak? Może to być jakaś choroba? A może to być po prostu tak, jak miał Abraham, brak potomka? Jakiś, jakiś problem, w którym możemy odnieść się do swoich możliwości i one są takie. Brak. Brak jakichkolwiek możliwości. Możemy zdać się na los. <laughs> to takie dobre słowo. <laughs> Może się coś uda. Może się coś stanie. Może się to jakoś potoczy, tak? To chyba wszystko, na co możemy się wypowiedzieć, jako nasze możliwości względem wielu, większości rzeczy w naszym, naszym życiu. Oczywiście są rzeczy, w których mamy jakieś możliwości, ale to są jakieś możliwości jakieś ludzkie możliwości, tak? I zawsze radzenie sobie z tym problemem, tak zarówno w tym obrazie, kiedy stoimy w tą stronę i możemy spróbować sobie poradzić z, z tym problemem, który mamy przed sobą, ale mamy tylko takie możliwości, to jest nasza perspektywa. I tak samo możemy poradzić sobie z każdym innym problemem, ale mamy tylko takie możliwości. I czym jest wiara w tym wszystkim? Wiara to jest pewność, ktoś tak kiedyś powiedział, tak? Pewność tego, czego nie widzimy, tak? Wiara to jest pewnego rodzaju jakieś zaufanie w coś, w jakąś obietnicę, tak? Abraham miał pewną obietnicę. Człowiek, który stoi w taki sposób i rzuca tą piłką i ma tą perspektywę, może dostać jakąś obietnicę. I co może zrobić wiara w naszym życiu? Wiara w naszym życiu może nam... Trochę tego nie przemyślałem. To jest perspektywa człowieka, który ma wiarę. Jest zupełnie inna. Jest o wiele większa. Bo nie mając wiary, mamy tylko swoje możliwości. Mając wiarę, otwiera się przed nami coś wielkiego. Potężne Boże możliwości w naszym życiu. Tak? I teraz, niezależnie jak podejdziemy do tego problemu, wiecie, Abraham mógł podejść do swojego problemu przez pryzmat swoich możliwości. I to jest taka mała czarna karteczka, która nie jest w stanie nic w naszym życiu zrobić. Mógł się w jakiś sposób starać, ale to nigdy nie dałoby żadnego efektu. Ale mógł zaufać w coś, co jest niewidzialne, w coś, co jest. Na tą chwilę być może w jakiś sposób nieosiągalne, co jest niemożliwe, co jest nielogiczne, mógł zbudować to wiarą, czyli uwierzyć w obietnicę, w coś, czego nie ma, ale coś, co się przed nim może otworzyć jako potężne błogosławieństwo, potężne Boże możliwości. Abraham stał się Ojcem wielu narodów. Na podstawie wiary stał się Ojcem nas wszystkich. Przez wiarę w jakąś prostą rzecz, co by się stało, gdyby Abraham nie miał potomstwa? Nie miałby potomstwa. Tak? To jest proste, logiczne rozwiązanie, nie? W tej sytuacji. Popatrzcie się, można zbaketelizować wiele rzeczy w naszym życiu i nie podejść do tego z wiarą. Tylko pamiętajmy, że nie podchodząc do czegoś z wiarą, możemy stracić Boże możliwości, kierując się swoimi możliwościami. Nie wiem, czy miał świadomość, jak wiele może się stać w jego życiu, ufając w Bożą Obietnicę w tamtym czasie. Ale ufając i wierząc w Jezusa, Chryst wierząc w Bożą Obietnicę, Otworzyła się przed nim taka możliwość potężna. Zwycięstwo. I to zwycięstwo, i ta, ta możliwość, ta rzeczywistość jest dla każdego z nas. Ona otwiera się w momencie, kiedy stoimy tutaj i rzucamy piłeczką w drugą stronę. I albo żyjemy w tym małym kwadracie swoich możliwości. Albo zaufamy Bożej obietnicy, którą otrzymaliśmy i która jest wypełniona w Jezusie Chrystusie, i otwierają się przed nami takie możliwości. Zwycięstwo w Jezusie Chrystusie i potężna przestrzeń Boża w naszym życiu, w której problemy naszego życia się gubią, w których problemy naszego życia są na krzyżu. Ja wiem, że ten piktogram jest bardzo taki. Prosty, nie? Ale tak może być w każdej sprawie naszego życia, tak? Wiecie, problem jest czasem taki, że my mamy ten moment, kiedy zaufamy Bogu, kiedy uwierzymy w Boga, ale potem coś gaśnie w naszym życiu, tak? Potem czasem, często jest tak, że zaczynamy bardziej kierować się już swoimi możliwościami. I wtedy jest problem, bo nie dość, że stoisz obok innych osób i zaczynasz ich oceniać, bo jesteś sfrustrowany, bo nie masz tej wiary. Pamiętacie tego kibica? Masz taką w sobie frustrację, niechęć do wszystkiego i samozaradność, tak? To nie dość, że stajesz się taką osobą, która gasi innych, to nie masz żadnych perspektyw przed sobą. I tylko przez wiarę w coś, co jest niewidzialne, w coś, co jest być może trudne, tak? Znamy historię Abrahama. Ja też specjalnie nie przytoczałem jeszcze później historii z Izakiem, nie, z jego synem. Bo myślę, że każdy z nas tą historię zna doskonale. To są rzeczy absurdalne, to są rzeczy trudne. Ale czasem wbrew, jak jest napisane w liście do Rzymian, co czytaliśmy, wbrew beznadziei? Żywiąc nadzieje, tak? Wbrew, wbrew temu kwadracikowi. Wbrew moim możliwościom. Wbrew braku moich możliwości. Mając nadzieję. W zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad każdą perspektywą i nad każdą paszczesną naszego życia. Bo Jezus Chrystus nie przyszedł tylko po to, byśmy raz uwierzyli, ale byśmy żyli, tak? O czym mówiliśmy na pierwszym spotkaniu. Z wiary... W wiarę. Więc nasze życie to nie jest moment nowonarodzenia, ale to jest całe nasze życie, to jest życie wiarą. I chodzenie wiarą. I Abraham to miał. Wiecie, pierwsze wyszedł. Później już był moment, kiedy można byłoby się zawahać, ale Bóg mówi, poparz na te gwiazdy. I zaufał, tak? I poczytano mu to za sprawiedliwość, ale później, wiecie, idzie jeszcze z tym Izakiem. Jeszcze jest kolejna sytuacja, tak? Ale zaufał, ale żył wiarą, ale miał świadomość, kim jest Bóg. Miał tą perspektywę szeroką przed sobą. I tej perspektywy nie zawsze widać w naszym życiu, tak? Czasami jesteśmy w jakimś miejscu i mówimy, ale ja się starzeję. Ja na przykład. Ale jest pewna perspektywa, którą przychodzi Pan Bóg. Jest pewne wykorzystanie wszystkiego. Jest pewne zwycięstwo nad strachem. Jest pewne zwycięstwo nad lękiem. Jest pewne zwycięstwo nad wszystkimi rzeczami, które gdzieś nas dotykają. Myślę sobie czasami, jakbym miał określić swoje miejsce, czasami w różnych sytuacjach. Na przykład. W służbie młodzieżowej. Powiem troszkę w takim demacie. Gdybym miał powiedzieć to przez pryzmat swoich możliwości i czasami krzyczy coś we mnie, żeby tak się odezwać. Gdyby powiedzieć, jak ktoś pyta, jaka jest sytuacja i miałbym to określić przez siebie, przez to, co ja mogę i przez to, co widzę i przez to, jaka jest tak naprawdę rzeczywistość widzialna dzisiaj moimi oczami, to wiecie, czasami musiałbym powiedzieć. Nie mam siły. Tracę ochotę. Tracę perspektywę. Nie wiem co dalej. Tak? Ale jest coś więcej. I czasem po prostu trzeba wyjść z perspektywy, którą widzisz dzisiaj i zobaczyć perspektywę całą. Tego, co ma Bóg, szukać Bożej perspektywy, szukać Bożej obietnicy, odnosić się do Bożej obietnicy i do Bożego zwycięstwa Jezusa Chrystusa, tak? Bo to już jest wypełniona obietnica. Mamy od jakiegoś czasu problem w naszym domu, powiem otwarcie. Mówiłem już chyba o tym jakiś czas temu, ale może nie tak konkretnie. Wiecie, mamy problem z naszą córeczką taki, że. Wiecie, wiele razy się modliliśmy i niesamowicie Pan Bóg dawał nam zwycięstwo. I naprawdę mieliśmy takie sytuacje, kiedy, kiedy z dnia na dzień po prostu przyszło przełom w trudnej sprawie dla nas. Bo nasza córka miała od samego początku pewien problem, który później wpływał na wiele różnych schematów i etapów rozwoju. I wiele rzeczy po prostu gdzieś. Widzieliśmy, że idą w złą stronę i musieliśmy się modlić, starać korygować, ale wiecie, za każdym razem otrzymywaliśmy niesamowite zwycięstwo. I wiecie, jakiś czas temu zatrzymaliśmy się w jednym miejscu i modlimy się o oczko naszej, naszej córki. I wiecie, to jest zupełnie niezależne, zupełnie prosta sprawa, ale jakimś dziwnym przypadkiem u nas się nie chce rozwiązać. I tak naprawdę powinniśmy już miesiąc temu, zdaje się, albo nawet wcześniej, pojechać na zabieg. Bo tak naprawdę to, co powiedzieli lekarze, to raczej już tylko zabiegiem. Taki już dosyć penetrujący. I wiecie, tak modlimy się od samego początku, kiedy zobaczyliśmy, jaka jest sytuacja, dowiedzieliśmy się tak naprawdę o co chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, cały czas modliliśmy się o to. I modlimy się o to. Czyli nie chcę mówić za każdym razem w swoim życiu tylko o tym, że przyszedłem, pomodliłem się i jest zwycięstwo. Bo wiele razy tak miałem i o wiele razy o tym mówiłem. I, I ja to kocham. I to jest Boża perspektywa, której mogę się uchwycić za każdym razem. Ale wiecie, co jest kluczowe w naszym życiu i co było kluczowe w życiu Abrahama? Że czasem nie widać efektu. Czasem modlisz się, ale żyjesz w tej sferze czarnego kwadrata i nie widzisz ludzkimi oczami, rzeczywistość się nie zmienia. Nie ma Bożego rozwiązania. Nie widzisz po prostu tego, co, od czego oczekujesz, czego szukasz. Tak? Ale wiecie, kluczowe jest to, że my nie możemy zostać w tym kwadraciku nigdy. Niezależnie od tego, czy modlimy się rok, czy dwa. Czy miesiąc? Cały czas musimy wierzyć. To jest takie proste słowo. Cały czas musimy mieć perspektywę Jezusa Chrystusa i jego zwycięstwa na krzyżu. Cały czas musimy mieć obietnicę daną Abrahamowi, tak? Odnosząc się do tego, co, co czytamy. Minęły lata. Abraham się posunął w latach. Rzeczywistość była coraz gorsza, ale wiara otworzyła jemu perspektywę. Wiara otworzyła szansę. Wiara w co? Wiara w obietnicę. I wiara w moim życiu otwiera perspektywę nad zwycięstwo nad tą sprawą i nad wieloma innymi. Wiara. Wiara, że Jezus Chrystus Dokonał już zwycięstwa na krzyżu. Dokonał. Amen? Amen. Powiem na sam koniec. Bo problem jest taki, że przez to, co teraz powiedziałem, łatwiej jest nam żyć w uczynkach. Ja kiedyś myślałem, że jest na odwrót. Jak żyłem w uczynkach, to uważałem, że łatwiej jest żyć w wierze. Bo se uwierzysz i se możesz, tak? A w uczynkach to się musisz starać, pocić i nic. A jest zupełnie inaczej. Łatwiej jest żyć w uczynkach i w swoich staraniach i w swoich możliwościach, bo to jest coś, co widzisz, bo to jest coś, co jest w twoim zasięgu. A trudniej jest żyć w wierze, bo to jest coś, czego nie widzisz. I to, jest, to są miejsca, kiedy musisz wyjść i czasem do głębokiej wody i zobaczyć, czy nie utoniesz. I wierzyć, że nie utoniesz, ale że będziesz chodzić, tak? I dlatego często nam łatwiej chrześcijanom jest spocząć i przestać żyć wiarą. Stać się tymi kibicami, którzy już nie mają nadziei. Tak? Łatwiej jest. Łatwiej jest usiąść do meczu, kiedy mówisz, tak, nie mają szans. Niż ciągle patrząc, patrzeć z nadzieją, że wygrają, tak? Łatwiej jest radzić sobie samemu, niż zaufać Bogu, niż zaufać Bożej rzeczywistości i Bożym możliwościom. Mi było w pewien sposób łatwiej żyć starając się o swoje życie i mając to wszystko w swoich rękach, niż zaufać Bogu i żyć wiarą. Bo wiecie, ta wiara często każe nam robić rzeczy dziwne, rzeczy niemożliwe, rzeczy nielogiczne, rzeczy bez sensu. I według rzeczywistości wszystkich ludzi, i ludzi, którzy cię oceniają na podstawie tego, co ty robisz, i oceniają cię tylko dlatego, że wierzysz, tak? I ja się z tym spotykam bardzo często. Kiedy rozwiązuję sprawy wiarą, to ludzie się mi dziwią, że ja nie reaguję w sposób ludzki. Ale ja chcę wierzyć. Chcę zaufać. Chcę wierzyć w to, czego nie widzę. Chcę to widzieć w perspektywie dzięki Jezusowi Chrystusowi. I widzę to w perspektywie dzięki Jezusowi Chrystusowi. I chcę żyć w perspektywie Jezusa Chrystusa.